Jak kapuśniak? Dobrze, tylko brakuje przypraw. Mam kmin w walizce. Zawsze przywozi egzotyczne przyprawy, jak Marco Polo. Jak w pracy? Coś ciekawego w wytwórni? Miałem 402, ale interweniowałem i do 501 nie doszło. Mów po ludzku. Jakiś dostawca zaparkował na miejscu i stłuda, więc go pogoniłem. Co tak pachnie? Przyleciał tata. Zesmrodził się? Gotuje kapuśniak. Wiesz dlaczego? Nie znoszę tej zupy. To nie jedz. Wpadł tylko na parę dni. Może tym razem obejdzie się bez bójki. Rzucił się na mnie. A ty go ugryzłeś. A to? Broniłem się. Jimmy! Cześć, tato. Jak się masz, Don? A ty? Mam nadzieję, że jesteś głodny. Nagotowałem kapuśniaku. Dzięki, ale wezmę kanapkę. Co, na kapustę też masz alergię? Kupcie mu namiot tlenowy. To tylko parę godzin. Nie chcę oglądać, jak grasz w softball. W szkole lubiłaś. Bo mogłam się napić z koleżankami. Z dziećmi to nie wychodzi. Po kielichu grymaszą. Grasz w softball? Mamy w firmie drużynę. Gramy z ofermami z ochrony centrum handlowego. Idź sam. Dominik powinien interesować się sportem. Zobaczy, jaki dobry jest tata. Jak mu chcesz imponować, puść mleko oczami, jak na weselu. Cholera. Cała koszula. Masz. Co to? Ochraniacze. Wciąż sobie chlapię na mankiety, więc wymyśliłam taki sposób. Coś takiego. Wspaniałe. Sama zrobiłaś? Wychowałem mądrale. Nawet dwie. Pamiętam ten twój wspaniały pudding. Jak się nazywał? Błyskawiczny. Ale zrobiłaś polewę. Co to było? Sztuczna śmietana. Kocham cię. Ja ciebie też. No, chlapnij. No już, chlap. Suche. Dobry pomysł. Powinna się sprzedawać. Ludzie kupią wszystko. Pamiętasz ten sedes z drobniakami? Rozwaliliśmy go, żeby zapłacić za pizzę. Jestem zbyt zajęta dzieckiem, żeby rozkręcać interes. Patrz, jakiś nieborak skoczył z dachu. Założę się, że rodzina żałuje, że nie spędzali razem więcej czasu. Nie interesowało ich, co robi tatuś. Każdy dzień z dziećmi to skarb. To niepowtarzalne chwile. Przymknij się. Pójdę na ten głupi mecz. Dziękuję. Tak, kochanie. To ma być kosz? Sędzia w ogóle nie gwiżdże. Totalna anarchia. Kroki. Kroki. Noszenie. Super mecz. Kroki. Co to? Byłam w sklepie z tkaninami i pomyślałam sobie o tych zarękawkach. Może faktycznie mogłabym je sprzedawać.
Zrealizujesz wszystko, co sobie zamierzysz. Tak? Tylko gdzie? Wystawisz kramik przed domem? W weekend jest kiermasz w Centrum Obywatelskim. Zostanę parę dni dłużej, zmontuję ci stoisko. Ale fajnie. Muszę wpaść do paru sklepów. Popilnuj sama. Nakarm go i wykąp o 7:30. O 8:00 spanie. 3 bajki. I nie gaś lampki nocnej. Lampki? To o której wrócisz? To nie bomba, tylko twój syn. Wiem, umiem się nim zaopiekować. To dobrze, bo będę potrzebować pomocy. Mamy mnóstwo pracy. Oczywiście. Dziękuję. Jeśli mi wyjdzie, za rok będziesz mógł być gosposiem. Myślicie, że sprzeda dużo tych ochraniaczy? Coś ty. Don? Szczerze wątpię. To po co ją zachęcasz? Bo ją kocham. Ty też powinieneś. Jest moją córką. Wesprę jej każdy pomysł. Nawet najgłupszy? Pozwoliłem na wasz ślub. Sam jeszcze śpi? I dobrze. Mam naczynia i dwa prania. Kto zostawił mleko? Co to, restauracja? Jeszcze whisky i papieros i będę jak moja matka. Usiądź. Pokażę ci rękuszki. Co? Rękuszki. Fajna nazwa, nie? Nie rozumiem. Rękuszki. Fartuszki na rękawy. Bez sensu. Jak ręka do kuśki. Nie bądź wulgarny. Chwytliwa nazwa. W agencji reklamowej wymyślałam same takie. Sporo tego. Popatrz na wzory. Motyw sportowy. Urlopowy. Elegancki. I krowie łaty. Idą jak woda na kiermaszach. W torebce w krowie łaty sprzedasz zwariowanym paniusiom nawet psie łajno. Jesteś podekscytowana? Nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że ci się powiedzie, ale nawet jeśli nie, będziesz wiedzieć, że przynajmniej spróbowałaś. Jak to? Co? To dobry pomysł, prawda? Głos ci się zmienił. Co? Przytaknąłeś dziwnym głosem, jakby nieszczerze. Przesłyszałaś się. Uważasz rękuszki za głupi pomysł? Boże, jeśli tak myślisz, powiedz. Dobrze, to głupi pomysł. Jak możesz? Dlaczego głupi? Bo ja na to wpadłam? Nie miewam dobrych pomysłów? Kim, to żadna sprawa. Każdy wpada na niemądre pomysły. Jak ja ze swoją szczerością. Jestem głupia? Nie ty, te rękuszki. Wydają mi się zupełnie niepraktyczne. Rozumiem. Stałeś się ekspertem od kuchni? Geniusz, który smaży kotlety w tosterze. Były gorące, a po ugaszeniu całkiem smaczne. Od tygodnia muszę zajmować się samim, bo ty ratujesz świat przed plamami. Przekonamy się, jak rękuszki zrobią furorę na kiermaszu. Pójdą jak ciepłe bułki. Kto wyda 10 dolców, jeśli wystarczy zrobić coś takiego? Coraz dalej do ziemi, nie? Przestań, idzie mój szef. Cześć, Lloyd. Christine, Dominic, Logan. Chcą zobaczyć, jak tata zalicza home run. Miło mi. Grałaś kiedyś w softball? W ogólniaku. Musimy mieć dwie panie. Jedna właśnie zadzwoniła, że nie może. A twoja żona? Jest do kitu. Ona nie umie grać. Zresztą pilnuje dzieci. Jimmy, facetów mamy. Potrzebujemy kobiety. Trzymaj. Przepraszam, nie szkodzi. Everybody, team, huddle up, let's go. Christine,
Moje piłki. Je też sobie weź. Posiedź chwilkę. Zaraz wracam. Dobrze już. Wiem, że mama nie lubi, jak oglądasz telewizję, ale tatuś od 6 godzin nie był siusiu, a wypił 4 mrożone herbatki. Mamy sytuację awaryjną. Od razu lepiej. To co? Wyłączymy? Chcesz jeszcze? Może lepiej poczytamy bajeczki? Dobrze, ale jeszcze tylko raz. Jak wygląda? Przepięknie. Tylko żeby nam ich nie zabrakło. Myślisz, że je ktoś kupi? Naturalnie. Popatrz, jakie głupoty tu sprzedają. Kto by to chciał? To makrama do kwiatów. Co? Wkładasz doniczkę i wieszasz. Z sufitu albo rynny? Właśnie. Zaraz wracamy. Rzuci do mamy, a ona jak najmocniej odbije. Jimmy, przegrywamy o 1 run. Zastąpisz Ediego? Jest do luftu. Przypilnujesz ich? Teraz patrz. Dość gadania. Pora pokazać, co tata umie. Dawaj, Jimmy, pokaż im. Zupełnie nieźle, skarbie. Tato, to było super. Tak? Uderzyłeś najdalej ze wszystkich. Jesteś wielki. Walnąłem całkiem nieźle. Teraz będziesz biegł? Pobiegniesz za mną? Super. Dominik, nie można. Sammy, proszę. Koniec z Blues Clues. Widzieliśmy to 7 razy. Pobaw się klocuszkami. Kaseta już się przewija. Powinieneś poznawać ten dźwięk. Dobrze, ostatni raz. Już. Come on in. We are gonna play Blue's Clues, 'cause it's really fun. Oh, hi. We are gonna play Blue's Clues, 'cause it's really fun. Oh, hi. We are gonna play Blue's Clues, 'cause it's really fun. Oh, hi. We are gonna play Blue's Clues, 'cause it's really fun. Oh, hi. We are gonna play Blue's Clues, 'cause it's really fun. Co się dzieje? Co się dzieje?
Nie wiem, jak on cię rozumie, ale ja nie wiem, co do mnie szczekasz. Gdzie jest wyjście? Kapuję. Muszę znaleźć ślady Blues Clues. Find a paw print, that's the first clue. We put it in the notebook, and then what do we do? Blues Clues, Blues Clues. Come on. Chodź. Jimmy, what are you doing here? Co tu robisz? Chodź. Odbiło ci? Spływajmy stąd. Mam grać w Blues Clues, zapisywać ślady w notesiku. Mam grać w Blues Clues. Uspokajałeś małego kasetą? Tak. Śniło mi się, że występuję w programie. Można od niego zwariować. Wyjdź sobie gdzieś. Ja go przypilnuję. Dzięki. Zajrzę na kiermasz do Kim. Idę z tobą. Chcesz oglądać robotki ręczne? Ma trójkę szkrabów. Jak zostanę, zaraz mi któryś wlepi. Szybciej. Nie rozumiem. Nic nie sprzedaliśmy. Nic. Znienawidzili nas? Skądże? Nie rozumieją genialności tego wyrobu. Są głupi. Właśnie, jesteście głupi. Ty, idioci. Perły przed wieprze. Przestań, już raz nas upomniano. Podejdźmy. Upokorzymy ją. Wiedziałem, co będzie. Muszę coś zrobić. Chce pan zarobić dychę? Za co? Tu jest 20. Proszę podejść do tej pani i coś kupić. Dostanie pan dla siebie dychę reszty. Nie ma sprawy. Jak się masz? Cudownie. Ludzie byli zachwyceni rękuszkami. To wspaniale. Chyba się myliłem. Chyba tak. Gdzie położyć rękuszki? Miałeś je zostawić w Caritasie. Nie chcieli. To wyrzuć do śmietnika. Dobrze. Założę rękuszki, żeby się nie pobrudzić. Idź już. Dobra, nie sprzedałam nawet pary. No tańcz z radości. Wcale się nie cieszę. Nie życzyłem ci porażki. Próbowałem ci to powiedzieć. Wiem. Tak mi było dobrze. Snułam plany, robiłam coś. Miałam pomysł. To było ekscytujące. Czułam się jak kiedy pracowałam. Tęsknisz za pracą? To dlatego? Nie. Tęsknię za jakimś projektem, pracą przy jego realizacji i pochwałą, że mi dobrze wyszło. Zajmujesz się samym i to idealnie. Moja wina, że ci o tym nie przypominam. Powinienem cię wychwalać pod niebiosa. To nie to samo. Nie, to dużo trudniejsze. Zajmowałem się nim przez tydzień i szło mi fatalnie. Nieprawda. Nie było cię. Kąpałem go tylko dwa razy. Brudów nazbierało się tyle, że je chowam po domu. Trzy dni temu zgubiłem jego szczoteczkę, a w czwartek zapomniałem go nakarmić. Zapomniałeś go nakarmić? Nie wiem, jak ty to robisz. Przy mnie byłby chudy, brudny, bezzębny i uzależniony od telewizji. Sam jest bystry i ciekawy świata. A to wszystko dzięki tobie. Jeśli nie wiesz, że to, co robisz, jest niesamowite, to wyłącznie z mojej winy. Wybacz. Kocham cię. Dziękuję. To dla mnie ważne. Zajmiesz się nim? Chętnie, ale ty jesteś w tym najlepsza.
przez ciebie nie zaśnie bez Blues Clues. Obejrzałam to 20 razy. Przepraszam. Steve? You're Steve from Blues Clues. Z Blues Clues? Yeah. It's okay, you're just to tylko sen. I am? Tak? Yeah. It happens. Śnie się wielu mamom, ale zaraz się ockniesz. So you wanna make out? Poprzepraszamy się? Yeah, sure. Pewnie. Wersja polska na zlecenie Comedy Central Polska to ja Sound Studios. Tekst Grzegorz Schiller. Czytał Mariusz Siudzicki.